Pokój i dobro. Pozdrawiam Was serdecznie w tygodniu, gdzie patrzymy na dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa, modląc się o nowe, święte powołania kapłańskie, ale też do życia konsekrowanego. I kiedy w tym tygodniu patrzymy na Chrystusa właśnie, który jest troskliwym pasterzem, który troszczy się o nas, nie bez przyczyny stoję tutaj, aby powiedzieć Wam też o Jezusie, który jako ten dobry pasterz jest naszym przyjacielem, troszczy się o nas z miłości do mnie i do Ciebie. I w tej relacji każdy z nas, do której jest zaproszony, do relacji przyjaźni z Jezusem, mamy być bardzo wrażliwi na to, aby odkryć Jego obecność w naszym życiu, aby pomóc w ten sposób sobie i Jezusowi w dotarciu do nas z tą informacją o tym, jakie powołanie każdy z nas ma, czy to do życia rodzinnego, małżeńskiego, do bycia ojcem, matką lub też do bycia właśnie kapłanem czy osobą konsekrowaną, siostrą lub bratem. I bardzo ważne jest w tym tygodniu to, aby uświadomić sobie, jaki jest mój cel, do czego zmierzam, co jest jego wartością i fundamentem. Dla mnie fundamentem, który odkrywam, jest przyjaźń z Jezusem. Pomimo swojej słabości, grzeszności, ciągle odkrywam to, że Chrystus jest tym, który mnie nie zawodzi. Ja czasami pośród zabiegania i różnych spraw światowych mogę być tym, który się gubi, który czuje pewien niepokój, nie spełniam dobrze swojego powołania, ale Chrystus jest zawsze tym, do którego mogę wracać, którym się o mnie troszczy i w którym mam oparcie. Nie jestem kapłanem sam dla siebie, ale dla tych, do których jestem posłany. I nie mam tego kapłaństwa sam z siebie, ale jest to kapłaństwo Chrystusowe. A moja droga franciszkańska, na której też odkrywam swoje powołanie, jestem z niego bardzo zadowolony, jest oczywiście dzięki świętemu Franciszkowi, który bardzo wziął Ewangelię na serio, który odkrył w Chrystusie tego, który mówi prawdę. On jest prawdą, On jest życiem. I On zaprasza nas do tego, abyśmy też tak żyli. Ktoś powie dzisiaj w XXI wieku: Święty Franciszku, jak można żyć Ewangelią tak radykalnie? Mówili to Jemu wcześniej, mówimy o tym może i dzisiaj my, jako franciszkanie, patrząc na świat, wszyscy ludzie. Jak można żyć Ewangelią dzisiaj? Można, jeżeli się wejdzie w tę przyjaźń z Chrystusem. Dlatego zapraszam każdego i każdą z Was do tego, aby odkrywać swoje powołanie bycia w Kościele dzięki Chrztu Świętemu, dzięki temu, że jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy dziećmi Bożymi i jesteśmy zaproszeni też do tego, aby odkrywać swoje szczególne powołanie na swojej drodze życia. Kim mam być? Jak mam służyć Panu Bogu? Jak dbać o swoje zbawienie? Odkrywać swoje powołanie do świętości? Na różnych drogach. Może też na drodze franciszkańskiej, a może też właśnie do życia kapłańskiego. Bądźmy tymi, którzy odkrywają i są wrażliwi na obecność Boga w dzisiejszym świecie. Nieśmy pokój i dobro wszystkim ludziom, do których jesteśmy posłani, wśród których żyjemy. Bądźmy tymi, którzy pośród tych niepokojów świata zapraszają Chrystusa, który daje mi i Tobie pokój, aby żyło się nam lepiej. Bądźmy tymi, którzy wierzą prawdziwie. Ta wiara jest żywa. Niech Pan Bóg błogosławi Wam w Waszych odkrywaniach tego, jak Pan Bóg bardzo Was kocha i do czego Was powołuje. A na ten tydzień cały, w którym modlimy się o powołania nowe, święte do życia kapłańskiego i konsekrowanego, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.